Cześć, cześć. Po krótkiej przerwie, słuchajcie, u mnie w życiu teraz bardzo dużo się dzieje, także no nie na wszystko mi starcza czasu. Przepraszam, nie opuszczam was. Ta przerwa w filmach jest spowodowana tym, że mam urwanie głowy, no ale nie o prywatnych sprawach, tak? To jest w końcu kanał o strzelectwie. Dzisiejszy odcinek. Wrzucałem zakładkę społecznościową, fotkę tej torby, co przyleciało do mnie ze Stanów i o tym. Słuchajcie, co przyleciało do mnie ze Stanów? To nie jest rekwizyt przypadkowy, tak? Bo dzisiejszy odcinek będzie dotyczył poduszek strzeleckich. To jest poduszka produkcji polskiej. Marek Dunin szyje sprzęt sportowy. Kupiłem od pana Marka tą poduszkę. Napełniłem ją piachem po swojemu. Trochę z niej postrzelałem. To jest bardzo fajny produkt. Ale dzisiaj nie o tym produkcie. I też nie będę miał zamiaru ich porównywać. Jak będziecie chcieli, to zrobię oddzielny materiał o poduszce Marka, zrobię oddzielny materiał o poduszce, która przyszła do mnie ze Stanów. Otwieramy torbę. Znaczy, ja już ją otworzyłem, tak? Bo się nie mogłem doczekać, żeby zobaczyć, co jest w środku. A w środku jest coś takiego. Przychodzi do nas nienapełniona. I wygląda tak. Zobaczymy, jak się ją napełni. Może ja tak na wstępie wam opowiem mniej więcej, co widzę na pierwszy rzut oka po otwarciu przesyłki. No więc tak, na pierwszy rzut oka po otwarciu przesyłki jest to worek, poduszka ta tylna, czyli ta, którą stawiamy pod kolbą. Tak? Tutaj w okolicy ramienia, która pomaga nam ustabilizować broń. Poduszka z uszami, jak widzicie, wykonana ze skóry. Ta jest nylonowa. Tutaj sobie zamówiłem skórzaną, bo ładnie wygląda. No kurde, ja jestem człowiekiem troszkę sroką. Kiedyś żeście widzieli film Człowiek Sroka. Lubię galanterię. Staram się ją mieć. Pewnie jak każdy z nas, nie? W ramach możliwości portfela, że tak powiem. Nie jest to jakiś bardzo drogi zakup. Ja zapłaciłem za tą poduszkę, już wam mówię. Włącznie z kosztami przesyłki, cłem i tak dalej, marżą. Jest to wydatek rzędu 400 zł. Polskie produkty markowe kupimy taniej, ale mi się wymarzyła właśnie konkretnie ta poduszka. I tak, co widzę? Słuchajcie, bardzo fajna jakość skóry. Skóra jest wyprawiana na lico, ale nie jest lakierowana, jest w takim wykończeniu półmatowym. Wada, zaleta, nie wiem, okaże się w trakcie użytkowania. Przyjrzę się samym szwom. Wiecie co? Powiedziałbym tak, ogólnie naprawdę uszyta super. Nie ma się póki co czego czepnąć z tego, co oglądam. Pewnie po napełnieniu będę mógł coś więcej o niej powiedzieć. Wyposażona jest w bardzo twardą podstawę. Tutaj jest wszyty jakiś, nie wiem co to jest, jakiś kawałek plastiku. Tu nie wiem, czy to widzicie, taka czarna wkładka. Jakiś kawałek plastiku podszyta skórą. To nie jest licowana skóra, to jest takie, nie wiem jak to się nazywa, w każdym bądź razie taka jak zamsz. Czyli teoretycznie powinna fajnie, nie powinna się przesuwać, fajnie powinna przylegać do podłoża. Poduszka jest wyposażona w system napełniania, no troszeczkę inny niż ta polska poduszka, bo ta polska poduszka ma jeden zasyp tutaj i przy nasypywaniu wypełnia się w całości, włącznie z uszami. Ta poduszka, z tego co widzę, ma oddzielny zasyp
tak jakby całej tej podstawy głównej. O, może tak zrobię, żebyście widzieli. O cholera, jak to jest wyduszone. Kurwa, muszę sobie czymś pomóc. O, jest. O, o, coś tutaj Amerykanie dołożyli. Made in USA. Aż kurde, żal wyrzucać będzie, bo tu jest napisane Made in USA. Nie wiem co to jest. The original later best made in which. Jakaś ulotka. Dobra, do poduszki. Więc tutaj mamy zasyp główny, tak jakby napełniający poduszkę. Uszy zaś zasypywane są oddzielnie. Z tego co widzę, o, tu są wduszone. Chyba. Jak to wszystko jest porobione. A porobili to? Słuchajcie, jeszcze porobią. Ciekawe, dobra. Jest drugi taki tunelik zasypowy, to jest do jednego ucha, drugie ucho ma własny tunelik zasypowy, czyli każde ucho zasypujemy oddzielnie i podstawa jest zasypywana oddzielnie. Teraz maleńka przerwa, ja to zasypię, pokażę Wam jak to wygląda zasypane i jeszcze raz przyjrzę się szwom. Widzimy się za chwilę. Po napełnieniu worek wygląda tak. Tu Wam wyświetlam fotkę, przed napełnieniem 195 gramów, po napełnieniu prawie 2 kg, czyli 1800 gramów, kilo 800 drobniutkiego piasku nasypałem. Ja sypałem taki piasek akwariowy, drobniutki taki kwarcowy piaseczek, czyli mamy prawie 2 kg łącznej masy. Co mogę powiedzieć? Jakość szycia jest perfekcja. Sprzedam wam dwa triki, które jeden nabyty, że tak powiem, już drogą doświadczenia, drugi wyszedł w trakcie. Jeżeli kupicie sobie taki worek i będziecie go chcieli napełniać, nie zróbcie odwrotnie, czyli nie próbujcie najpierw zasypywać spodu. Najpierw zasypujemy uszy, ponieważ te paski, te lejki zasypowe, powiedzmy w ten sposób, te tunele zasypowe, nie wciśniecie, jak będziecie mieli wypełnioną podstawę piachem. Nie ma takiej opcji. Czyli najpierw napełniamy uszy, wciskamy te lejki zasypowe i dopiero napełniamy podstawę. Drugi trik, który wyszedł mi właśnie z doświadczenia, jest taki. Jeżeli napełniacie jakimś bardzo drobnym, jeżeli jakimś grubszym, jakimś granulatem, czy jakimś żwirkiem, czy coś, może nie być takiego problemu. Jeżeli tak jak ja porwiecie się na napełnienie go bardzo drobnym piachem, jakiegokolwiek worka strzeleckiego, czy to będzie skóra, czy kordura, czy nylon, nieistotne. Słuchajcie, szedł grześ przez wieś, czyli ten piasek będziecie gubić. Ja używam w takim pistolecie termokleju i po zasypaniu odpowiedniej ilości piachu do danej komory lejek zasypowy po prostu uszczelniam sobie, zaklejam sobie termoklejem. Dlaczego termoklejem? Z najprostszego powodu. Z każdego materiału, czy to skóra, czy kordura, czy nylon, termoklej jest bardzo łatwo usunąć. A jest na tyle dobrym klejem i na tyle łatwym w obsłudze, że po zaklejeniu na pewno Wasz worek nie będzie gubił piachu. Na dzisiaj to koniec. Słuchajcie, ja sobie jeszcze pójdę. Mam w sprayu taki impregnat do butów skórzanych, bezbarwny. Zaimpregnuję sobie ten worek. Na pewno będę chciał jeszcze zrobić tutaj. Będę chciał zrobić tutaj w tych uszach taką wyściółkę poślizgową, żeby karabin tutaj sobie płynnie się przesuwał. Ale może to będzie dobry temat na kolejny materiał. Zrobię materiał, jak mi się uda wyskoczyć na strzelnicę. Zrobię materiał ze strzelnicy, opowiem Wam, co jeszcze warto zrobić przy workach strzeleckich. Właśnie jeżeli chodzi o ruch kolby tutaj po worku, osady. I zobaczymy, jak to się sprawdza w akcji. Tymczasem na razie, hej!